Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 11 w wersetach od 37 do 54? Gdy to mówił, zaprosił go pewien faryzeusz do siebie na posiłek. Gdy wszedł, zajął miejsce przy stole. Widząc to faryzeusz, dziwił się, że nie zanurzył w wodzie rąk przed posiłkiem. Pan powiedział do niego: teraz wy, faryzeusze, oczyszczacie to, co jest z zewnątrz kubka i misy. To natomiast, co jest wewnątrz was, pełne jest grabieży i złości. Bezmyślni, czy ten, który uczynił to, co jest z zewnątrz, nie uczynił też tego, co jest wewnątrz? Z tego, co macie, dajcie jałmużnę, a wszystko będzie dla was czyste. Biada wam, faryzeuszom, że dajecie dziesięcinę z mięty, z ruty i z każdego ziela, a omijacie sprawiedliwość i miłość Boga. Te rzeczy trzeba było czynić, a tamtych nie zostawiać. Biada wam, faryzeusze, że miłujecie pierwsze ławy w synagogach i pozdrowienia na rynkach. Biada wam, bo jesteście jak grobowce, których nie widać, a ludzie, którzy po nich chodzą, nie wiedzą o tym. Pewien znawca prawa odpowiedział mu: nauczycielu, to mówiąc, znieważasz nas. A on powiedział: wam, znawcom prawa, biada, że obciążacie ludzi nieznośnymi ciężarami, a sami ani jednym ze swoich palców tych brzemion nie dotykacie. Biada wam, że budujecie groby proroków, a ojcowie wasi ich pomordowali. Jesteście tego świadkami i uważacie za dobre czyny swoich ojców. Oni ich pomordowali, a wy budujecie. Dlatego też i mądrość Boża powiedziała: poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i będą prześladować, aby domagano się od tego rodu odpowiedzialności za krew wszystkich proroków, przelaną od założenia świata. Od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął pomiędzy ołtarzem a świątynią. Tak, mówię wam, będzie żądana od tego rodu. Biada wam, znawcom prawa, że zabraliście klucz poznania. Sami nie weszliście, a tym, którzy chcieli wejść, przeszkodziliście. Gdy im to mówił, zaczęli skrybowie z faryzeuszami agresywnie naciskać i wypytywać go o wiele rzeczy. Czyhali na niego, by go złapać za słowo, aby go oskarżyć. W tej Ewangelii często mowa jest o Panu Jezusie odwiedzającym innych. Dowiadujemy się o tym z 5 rozdziału i 29 wersetu. A Lewi wyprawił wielkie przyjęcie dla niego w domu swoim. I była liczna rzesza celników oraz innych, którzy zasiedli wraz z nimi do stołu. Z 7 rozdziału i 36 wersetu. I zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy tedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu. 10 rozdziału i 38 wersetu. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. 11 rozdziału
i 37 wersetu. A gdy to mówił, zaprosił go do siebie pewien faryzeusz na posiłek. Wszedłszy więc, zasiadł do stołu. 14 rozdziału i 1 wersetu. A gdy Jezus wszedł w sabat do domu jednego z przedniejszych faryzeuszów, aby spożyć posiłek, oni go podpatrywali. I 19 rozdziału, 6 wersetu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. W opisanych w powyższych wierszach odwiedzinach widzimy, że zapraszający był bardzo zdziwiony, że Pan Jezus tak małą wagę przywiązuje do spraw zewnętrznych. Ważniejszą sprawą było dla mistrza mówienie o wnętrzu człowieka. Bez oczyszczonego serca nie może być mowy o prawdziwie pobożnym, czystym życiu. Dowiadujemy się o tym z 1 listu Piotra, 1 rozdziału i 22 wersetu. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdziwie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Akurat tego brakowało faryzeuszom, którzy w swej religii trzymali się mocno formy. Ludzie mogą zostać zwiedzeni przez takie zewnętrzne postępowanie. Werset 44. Ale Bóg widzi serce. Jego nie można oszukać. Kilkakrotnie wypowiedziane biada zostało skierowane także do faryzeuszów, którzy wprawdzie głosili Słowo Boże, ale nie wykonywali go. Żądali tego jedynie od drugich. Zamiast budować zmarłym prorokom grobowce, powinni byli przyjąć Pana Jezusa i słowa, które głosił. Skoro nauczyciele ci ani nie wierzyli słowom, które głosili, ani tym bardziej ich nie wykonywali, to pochwycili klucze poznania. Czy poważne słowa napomnienia nie wywołują w nas podobnej reakcji jak u tych słuchaczy? Nierzadko szukamy usprawiedliwienia, zamiast wejrzeć w siebie.